kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj będą zakupy, głównie kosmetyki, ale również akcesoria, kilka zdrowych przekąsek. Udałam się bowiem do kosmetykomanii stacjonarnie. Zrobiłam też zakupy w Superpharm przez net i w Rossmanie też stacjonarnie. Także zaczniemy od kosmetykowani. W ogóle bardzo dużo kosmetyków ostatnio mi się skończyło, plus zmieniłam też delikatnie pielęgnację, no bo jesień, nowe potrzeby skóry. No i tak się okazało, że jednak pewne braki kosmetyczne mam, stąd te zakupy. Zaczniemy od kosmetykomanii, w której byłam stacjonarnie, tak jak Wam powiedziałam. Także jak zawsze pięknie zapakowane, jak zamawiacie przez internet, to te zakupy też tak ładnie wyglądają. I tutaj też kolorówka i moja nowa pasja kosmetyczna, jeżeli chodzi o makijaż, zostaje rozwinięta. I zaczniemy od Batista. Nie mam szamponu suchego od chyba 2 tygodni. I to jest zapach blush. On jest taki świeży, kwiatowy, delikatny. Cóż za konwaliowy bukiet. Będzie tutaj trochę zapachów do opisania. Wy bardzo lubicie, jak ja opisuję zapachy, więc zostańcie, bo może być dzisiaj kreatywnie. Fajny, lekki, nie zostawię białego osadu, fajnie odświeża włosy. Uwielbiam. Miałam go kupić w Rossmanie i zapomniałam, ale na szczęście w kosmetykomanii również jest Batist. Krem BB. Golden Snail. W końcu było pełnowymiarowe opakowanie. Strasznie mi się światło tutaj odbija. Mam tutaj lampę i w ogóle bardzo dawno nie nagrywałam takiego filmu stacjonarnego. To jest krem BB, który ma bardzo wysoki filtr SPF. On się nazywa Golden Snail Intensive BB Cream, który niesamowicie wygładza, nadaje zdrowy, młodzieńczy blask skórze. 45% zawartości kremu stanowi filtrat ślimaka złotego, posiadający właściwości regeneracyjne, odmładzające, wygładzające, kojące, głęboko nawilżające. No właśnie, to jest taki krem BB, który ma bardzo fajne krycie, piękne opakowanie. Nie jest tani, ale jest wart każdej złotówki, którą wydamy na niego. Ja miałam w wakacje miniaturkę tego kremu BB. Znajdę link do tej miniaturki i do tego produktu i w ogóle to, co znajdę u nich na stronie, zostawię Wam na dole, bo oni mają sklep internetowy i wydaje mi się, że mój kod zniżkowy VlogLola, który daje 10% zniżki na produkty nieprzecenione, cały czas działa. Więc może ktoś będzie miał ochotę sobie kupić. To jest krem BB, który niesamowicie pielęgnuje skórę. To jest jak taki bardzo wysoki, luksusowy, bardzo wysokiej klasy luksusowy dermokosmetyk. On pięknie nawilża, wygładza. Skóra teraz, przynajmniej moja, bardzo się przesusza, kiedy już ogrzewanie chodzi wszędzie. I te nagłe zmiany temperatury wpływają bardzo niekorzystnie na wygląd mojej skóry, a tego typu produkty mi pomagają. Także polecam Wam. Naprawdę dziewczyny, kupicie go i nie będziecie zawiedzione, bo to jest hit, to jest taki kosmetyk wszechczasów. No i tak jak mówię, można go używać cały rok. Coś, na co polowałam już od dawna. Korektor Makeup Revolution Conceal and Define. Ja mam go w kolorze C2. Wydaje mi się, że to jest mój kolor. Jak byłam w drogerii, to wygooglowałam te korektory. One mają tak pochlebne opinie w internecie, a ja jeszcze ich nie używałam. Więc jak okazało się, że są, bo z ich dostępnością przez pewien czas był problem, to bardzo się ucieszyłam. O, to będzie mój odcień. Wiecie co, ja może ten krem BB też Wam od razu pokażę, już nie będę taka wstrętna. Ale na pewno w jakimś teście kosmetycznym on się też pojawi. On ma taki bardzo ładny odcień, który się nie utlenia i pasuje do większości karnacji. Chciałabym powiedzieć, że do każdej. O, widzicie, on jest tutaj i on ma takie beżowe tony i wygląda naprawdę na skórze niesamowicie, nie przyciemnia się, nie utlenia. Ostatnio miałam taki problem z utleniającym się podkładem, to był podkład L'Oreal. Myślałam, że będzie super, ale niestety. No i moja nowa pasja, czyli rzęsy, przyklejanie rzęs na klej. Ardell, okazuje się, że to są jedyne rzęsy, z którymi ja umiem pracować, które bezproblemowo przyklejam. Dzisiaj mam takie rzęsy, napiszę Wam to, jak one się nazywają, bo nie pamiętam. I mam natural, takie skośne, mam hoties, bardzo ciekawe, na zmianę długa z krótką, trochę w stylu Kim Kardashian, tylko trochę rzadsze niż te typowe Kim. I jeszcze gdzieś miałam rzęsy, tutaj mam dwa, może są w innej paczce. Uwielbiam te rzęsy, bardzo łatwo się je przykleja i na pewno na dniach nagram makijaż właśnie z przyklejaniem rzęs. Kupiłam też taką małą paletkę do wykonania makijażu jesiennego. To jest chyba też nowość Makeup Revolution, Choc Mint. Miniaturka, urocza, piękna, mamy ochotę ją zjeść, ale jeszcze większą ochotę, przynajmniej ja mam, to aby sobie zrobić nią makijaż. I tutaj mamy odcienie złota, brązu, jeden pomarańcz i jedna zieleń. Ostatnio robiłam makijaż złoto-zielony, bardzo Wam się podobał. A niedługo mam wyjazd urodzinowy i potrzebowałam małej palety, którą będę mogła sobie robić fajne, kreatywne makijaże i ta paleta wydaje się być ku temu idealna. Są różne wersje, też Orange mi się bardzo podobała, ale ta Choc Mint, taka czekoladowa mięta, After Eight, jak wiecie, uwielbiam, to jest taka właśnie paleta After Eight w kolorach tej czekoladki. Więc tak, malutka, poręczna, ja nie lubię mieć dużych kosmetyków na wyjazdach. Nie znoszę na przykład, tak jak mam szampon Batista, o właśnie zapomniałam kupić miniaturki, bo też mi się skończyła. Także lubię mieć małe rzeczy. I tutaj duży rozświetlacz, czyli nie na wyjazd, też Makeup Revolution i też nowość w kolorze Lightening, potrójnie wypiekany, który bardzo mnie zaintrygował. Był tester w sklepie i są 3 nowe odcienie i też były nowe serduszka, te takie paseczkowe, w których możemy mieszać. Muszę Wam po prostu pokazać, co kupiłam. No, sama też chętnie tutaj już włożę palec. Glow Hearts Lightening. No już, otwieramy. No już, nie mogę się już po prostu doczekać. Jestem absolutnie niecierpliwą osobą, jeżeli chodzi o takie rzeczy i nie lubię niespodzianek. Ja lubię od razu wszystko wiedzieć, co na mnie czeka. I to jest taki odcień złota. O, jaki piękny! I on poza tym, że ma bardzo silnie skoncentrowane małe drobinki, to również ma dużo dużych drobinek brokatowych. O, widzicie? Skóra wygląda po prostu przepięknie. Odrobina na łuk Kupidyna, może resztę sobie nałożę tutaj, ale to później. Już najchętniej bym naprawdę zmyła ten makijaż, który mam na sobie i użyła tych nowości. Także zapowiada się bardzo ciekawie, no i te duże drobinki, szczególnie makijaże zimowe, taki skrzący się śnieg, tak mi się to kojarzy. Dobra, kolejna torebka, którą już wcześniej sobie rezerwowałam. Tutaj mamy klej firmy Ardell, koniecznie mi napiszcie na dole, jeżeli przyklejacie rzęsy na pasku, jakiego kroju używacie, bo ja mam krem duo i on jest fantastyczny do tych rzęs Ardell, ale z innymi rzęsami, które mają grubszy pasek i są mniej takie elastyczne, są trochę cięższe, on w ogóle nie współpracuje, więc pomyślałam sobie, że może ten z Ardell będzie trochę mocniejszy. Wiem, że klej z Handemu też jest niezły. Nowa paleta Makeup Revolution Violet, fiolety, tutaj mamy fiolety, mamy róże i tak sobie oczami wyobraźni widziałam siebie, jak robię sobie właśnie makijaże. Teraz odkąd zdjęłam te rzęsy doczepiane, mam dużo większą kreatywność w makijażach i dużo bardziej mi się chce malować na różne kolory, więc stwierdziłam, że pora uzupełnić zapasy paletowe. Zobaczcie to, te kolory, to jest życie, po prostu przepiękne. Róże, fiolety, złoto, brąz, pomarańcze, piękna, przepiękna paleta. Ja uwielbiam te produkty, ponieważ one nie są z najwyższej półki cenowej, a są sztosem jakościowym, także bardzo Wam polecam te palety. Jak nie macie palety jednej porządnej, to nie wydawać kupy kasy na palety w Sephorze, które są też bardzo fajne, na przykład Too Faced, ale te są równie fajne, jeżeli nie fajniejsze i dużo, dużo tańsze. Następna rzecz to są te maseczki takie pod oczy, takie płatki hydrożelowe firmy Intelligent Skin Therapy. Wziąłam sobie 3 różne żółte, które wygładzają zmarchy, różowe, które robią taką odnowę i nawilżenie, i zielone rozjaśniające z peptydami. Uwielbiam, bardzo fajne, jeżeli nie znacie, niedrogie i bardzo dobrze działają do takiego domowego spa. I jeszcze jedne rzęski, Wispies. Wispies są bardzo popularne, z tego co wiem, i Demi Wispies również. I kolejna rzecz to Terracotta firmy Golden Rose, puder mineralny, którego możemy używać jak ziemię egipską i to jest produkt, o którym mówiła mi moja kumpela. O, już mi wypadło też tutaj z opakowania. I on podobno daje cudowny efekt i właśnie dla bladziochów, jak przychodzi jesień, można bardzo ładnie sobie twarz ocieplić. Wydaje mi się, że on będzie idealny do mojej jasnej skóry, ale śliczny. Wow, jaki on daje piękny glow. Przepiękny. Przepiękny, widzicie to? Tak fajnie ociepla skórę, więc do mocnego konturowania, którego wcale nie będzie bardzo widać, a myślę, że on też ładnie uwypukli niektóre partie twarzy, będzie po prostu idealny. I następna rzecz to róż. Brakuje mi róży. SOS, nie mam fajnych róży. I to jest W7 Candy Blush w kolorze Gossip, czyli w kolorze plotkara. I teraz spróbujemy, chociaż nie znoszę plotkarzy, ale ten kolor bardzo mi się spodobał. I W7 to też jest taka marka, która jest niedroga i ma swoje hity. Bardzo mi to przypomina róż z Bourjois, ale w takim większym wydaniu. I ten róż akurat nie ma drobinek, jest tak ładny, to jest taki dziewczęcy, cukierkowy, różo-koral, naprawdę wygląda pięknie, taki uroczy, który będzie idealny. Jezu, ja już po prostu chcę się malować, ja już chcę zrobić makijaż tym, w połączeniu z tym i z tym rozświetlaczem, o Jezu, będzie po prostu sztos. Otwieramy trzecią, ostatnią paczuszkę i za chwilę pokażę wam kolejne rzeczy. Kolejna gąbka Boho Beauty, mój ulubiony blender, odkąd go odkryłam, używam tylko Boho Beauty. Mam jeszcze jedną gąbkę teraz w użyciu, ona nie jest zniszczona, nic takiego, bo one są bardzo trwałe, ale chciałam mieć nową na zapas. Zapachy do samochodu. Jesień i zima to są miesiące dla mnie takie, kiedy dużo więcej kupuję zapachów, a jeżeli chodzi o auto, to cały rok znaczy generalnie ja cały rok palę świecę, ale jesienią i zimą więcej i w samochodzie częściej wymieniam zapachy na nowe i to jest taki 3-pakiet, już go kiedyś miałam, Coconut Bay, Ocean Water i Sand, bardzo, bardzo fajne trio. I jeżeli mogę wam coś doradzić, to są też takie słoiczki dużo droższe, wiecie, te zawieszki w kształcie słoiczków i uważam, że to pachnie jeszcze mocniej, a jest tańsze, także polecam z całego serducha. I woski, będzie tutaj teraz moja opowieść o zapachach. Mamy zapach, który uwielbiałam w zeszłym roku i nazywa się on Magic Cookie Bar i on pachnie waniliowymi ciasteczkami, rozgrzanym piekarnikiem, w którym siedzą ciastka maślano-waniliowe. Niesamowity zapach, który kojarzy się z domowym ciepłem, trochę ze świętami, zależy z jakiego jesteście rejonu. Candy Corn, zapach Halloween, piękny, słodki, cukierkowy, on pachnie jak takie landrynki. W takim najlepszej jakości sklepie z cukierkami, cukierni, to jest trochę anyżu, dużo cukru. Piękny, mimo że to jest zapach halloweenowy, to bardzo wam polecam na teraz, nawet do pokoju dziecięcego, żeby sobie zapalić, znaczy sobie dzieciom. Season of Peace, piękny, wszystko takie dzisiaj piękne. To jest taki świeży zapach, który kojarzy się ze świeżym praniem, z luksusowym wnętrzem, ze spa, z relaksem, taki bardzo czysty. Macaron Treats, który wam zawsze, często go polecam. I on pachnie po prostu jak makarons, tak słodziutko, tą taką spieczoną skórką w tych małych ciasteczkach. Po prostu piękny, uwielbiam go. To jest zdecydowanie poprawiacz humoru na ciężkie jesienne wieczory. Berry Trifle, to jest już zapach taki trochę cięższy, taki bardziej owocowy. Trochę jak mrożone owoce albo grzane wino, jest w nim tutaj też taka nuta. I Warm Cashmere, który wam opisywałam już ostatnio. Piękny, luksusowy sweter z dobrej jakości. Sweter z jedwabiu. Tak pachnie Warm Cashmere, jest po prostu cudowny. Przejdźmy teraz do Superpharm. Tutaj są 3 produkty, jednego już użyłam 2 razy i kupiłam go z waszego polecenia. Long4Lashes firmy trójmiejskiej Oceanik. Serum przyspieszające wzrost rzęs. Ono już jest otwarte, ja już go użyłam 2 razy, tak jak wam mówiłam. I teraz zapuszczam swoje rzęsy naturalne i raz na jakiś czas właśnie sobie doczepiam to na pasku, raz na jakiś czas, czyli średnio co 2 dni. On wygląda tak, tutaj ma aplikator i kupiłam go w sklepie Superpharm, bo jak sobie googlowałam, to tam był najtańszy i był za 50 zł. Także on ma taki pędzelek i robimy sobie jednym ruchem taką, no tak wiecie, pociągamy jednym ruchem na górnej linii rzęs i zostawiamy na noc, oczywiście po demakijażu. Następna rzecz to jest szampon do włosów Klorane. To jest odżywczy szampon z masłem mango do włosów suchych. Uwielbiam go. Moje włosy trochę się przesuszyły ostatnio. przy zmianie pogody, były w fantastycznej kondycji, a teraz troszeczkę się pogorszyła. I to jest szampon, który ja już kiedyś miałam dawno temu i bardzo go lubię. On jest niesamowicie gęsty, tak fajnie otula włosy, no i pachnie mango, także wspomnienie wakacji. I trzecia rzecz, o widzę jakieś tutaj próbeczki. I trzecia rzecz, kochani, to jest krem Aven przeciwzmarszczkowy na noc. Physiolift on się nazywa i daje efekt liftingu. Nie miałam nigdy kremu przeciwzmarszczkowego firmy Aven w takim pięknym opakowaniu i on za ile był, ja w ogóle wam chyba cen nie podawałam, on był za chyba 70 zł albo coś takiego. I zakupy z Rossmana, ostatnia rzecz, chcę wam polecić to, co najważniejsze i to nie to, żeby regularnie golić nogi i żeby w domu pięknie pachniało. Uwielbiam ten zapach Life Sense Air Wick, on był na promocji chyba za 15 zł, ale chcę wam z całego serca polecić bakalie. Bardzo lubię bakalie polskiej firmy Bakaland i też lubię bakalie kupować właśnie w Rossmanie, te niemieckie. I tutaj mamy zwykłe migdały, one były w jakiejś cenie promocyjnej. Mamy pistacje, które były chyba za 8 zł. I orzechy mądrości, których kształt sugestywnie mówi, że one działają na mózg i sprawiają, że mam lepszą pamięć. Kupiłam Oliwii za 2 zł taki długopis, bo była promocja. Ciągle kupuję długopisy i ołówki, i ołówek z lamą też za 2 zł. W ogóle więcej rzeczy kupiłam, ale widzę, że to już jest rozniesione. Gumy owocowe dla Oliwii i ręcznik do wycierania rąk. Bardzo ładny, w taki wzór jakby konieczyny marokańskie czy coś takiego. Tak szybko gadam, bo słuchajcie, mryga mi bateria od chyba 5 minut i się stresuję, że nie zdążę się pożegnać. Także kochani, bardzo dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że haul wam się podobał. Dajcie znać, jak tam wasze zapasy kosmetyczne, czy ostatnio coś ciekawego kupiłyście. Jestem ciekawa, a jeżeli wy jesteście ciekawe mojej opinii o rzeczach, tych, które są tutaj, no to oczywiście pojawią się one w kolejnych filmach. Dziękuję kochani, że oglądaliście i widzimy się już niedługo w nowym filmie. When I'm with you, girl, there ain't no rules, 'cause you make me feel alright.